biznesie, finansach i ekonomii. Radek Wróblewski, zapraszam na drugą część ABC Small Biznesu. To książka, która oprowadza polskich przedsiębiorców po ciemnych zaułkach polskiej biurokracji, niestety coraz ciemniejszych. Od 92 roku już ta książka jest na rynku, oczywiście nie w tej samej formie, ponieważ z roku na rok trzeba dodawać do niej niestety kolejne strony i chyba z tego, że ta książka w objętości rośnie z roku na rok, nie cieszy się nawet jej autor, pan Włodzimierz Markowski. Dzień dobry, panie Włodzimierzu. Autor poradników dla small biznesu i prezes wydawnictwa Markus. 120 stron, tak? Dobrze pamiętam, miała ta książka, kiedy powstawała. Dzisiaj w drugim roku. Dzisiaj ma prawie 500. Prawie 500. To jest książka chyba jedna z właśnie z lepiej znanych, jeśli chodzi o poradniki dla ludzi, którzy rozpoczynają swoją działalność. Zastanawiam się nad tym, najpierw pan został autorem tej książki, czy najpierw pan został przedsiębiorcą i odczuwszy na własnej skórze, jak trudno poruszać się w tych zakamarkach, postanowił pan pomóc innym przedsiębiorcom? Tak, ja byłem przedsiębiorcą. W pewnym momencie miałem duże kłopoty z fiskusem i przeszedłem całą walkę aż do NSA, którą wygrałem. No i wtedy już miałem taką wiedzę, że postanowiłem się tym podzielić. Prowadziłem takie korepetycje z prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Przyszedł kiedyś pan, który przyniósł chyba 4 czy 5 podobnych typu książeczek i mówi: proszę pana, ja z tego nic nie rozumiem, a i tak zasypiam przy trzeciej stronie. No i to się stało hasłem właściwie przewodnim mojej książki. Wszystko zrozumiesz i nie zaśniesz przy trzeciej stronie. No tak. To jest taka książka o takim dosyć encyklopedycznym układzie, ale nie alfabetycznym, a raczej tematycznym. Zaczyna się od ABC, pan tutaj rozwinął jako A, jak założyć i prowadzić własną firmę, B, księgowość twojej firmy i C, jak cię rozliczy urząd skarbowy. A jaki pan znalazł sposób na to, żeby właśnie nie zasnąć przy trzeciej stronie? No po prostu sam język. Język jest bardzo przyjazny. Zwracam się bezpośrednio do czytelnika. W listach zresztą ludzie piszą, że to jest jak rozmowa z przyjacielem. Po prostu to trzeba mówić najprościej jak tylko można o sprawach skomplikowanych. Tak, żeby każdy mógł to zrozumieć. Prowadzę przedsiębiorcę, czy kandydata na przedsiębiorcę od początku, od pierwszych momentów, od chwili, kiedy pomyślił o jakimś biznesie i całą tą jego drogę do utworzenia własnego przedsiębiorstwa z nim przeprowadzam w tej książce. Ta książka opowiada o samym meritum, ale jest kilka momentów, w których nie ukrywa pan swojej irytacji na to, co się dzieje w Polsce. Między innymi ten moment, w którym pisze pan o niesprawiedliwym dla przedsiębiorców przepisie, który powoduje, że jeżeli wystarczy, że jeden dzień się spóźnią z zapłatą swojej składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, to tracą wszystkie przywileje wynikające z tego, jakby tracą całą ochronę ubezpieczeniową i to miesiąc wstecz. Tak, to jest wyjątkowo wredny przepis. Wielokrotnie już posłowie próbowali to przeprowadzić w Sejmie i zawsze jest odpowiedź, że to jest tak rozwiązane, żeby może tak to nadal działać. A tak jak właśnie pan powiedział, to jest wyjątkowo wredny, dlatego że człowiek, który zachoruje i spóźni się choćby jeden dzień z zapłatą składki zdrowotnej, chorobowej, która jest dobrowolna, bo to jest ubezpieczenie dobrowolne, traci wstecz, dlatego że cały miesiąc, w danym miesiącu, na przykład w kwietniu, płaci składkę za marzec. Tak, to przedsiębiorcy już pewnie wiedzą, o co pytać kandydatów na posłów, z którymi się będą spotykali teraz w najbliższym czasie. Tak, to jest dobre pytanie. Zapewne pracuje już pan nad nowym wydaniem. Co nowego w książce? Spółki elektroniczne? Będzie pan opowiadał o tym, jak zakładać spółki elektroniczne? Tak, tak, oczywiście. Od 1 stycznia już wchodzą w życie. To jest jeden z tematów, który się pojawi w książce. Są już w tej chwili zmiany od lipca, zmiany są od września. To wszystko znajdzie się w nowej książce. W tej chwili znalazło się w suplemencie, który my dostarczamy naszym czytelnikom na stronie internetowej, natomiast w treści książki znajdą się w lutym, tak jak zwykle na przełomie stycznia, lutego, zawsze ukazuje się nowe wydanie. ABC Small Biznesu, autor jednej z najstarszych genezą książek, ale ciągle
uaktualnianych książek pomagających polskim przedsiębiorcom odnaleźć się w tych gąszczach biurokracji. Panie Włodzimierzu, zanim się pożegnamy, to i panu, i państwu chciałem jeszcze zaproponować jedną książkę o ryzyku. Dziękuję bardzo, to był program Górna Półka. Pan Włodzimierz Markowski był naszym gościem, autor książki ABC Small Biznesu. Zapraszam już na kolejne wydanie programu Górna Półka w kolejny poniedziałek.